Walizka monterska do pomiaru prądu i napięcia przemiennego klasy pierwszej typu VAM3, czyli dokładnie model tej naszej walizeczki. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z miernikami elektromagnetycznymi. Woltomierz podczas pomiaru napięcia podłączamy równolegle. Amperomierz musimy podłączyć szeregowo. 25,6, tak, tutaj przy napięciu pierwotnym około 230 V. Na żadnym zresztą z tych zakresów 150, 300, 600 V zupełnie się nie rusza, czyli jest niesprawny. Żarówka nam się pali i leciutko widziałem, wychyliła się tutaj wskazówka amperomierza. Bardzo leciutko. Tutaj też widać, że w momencie rozruchu jest troszeczkę większy prąd, a potem spada właśnie tak do 0,6-0,7. Tutaj mamy teraz po tej stronie cały ten układ amperomierza. Tutaj mamy woltomierz. Ale to jest już fajna wskazówka, bo widać, że ten woltomierz jednak działa. Tu przechodzi też 21,2. No i tutaj już przez tą ostatnią płytkę przechodzi. Cały czas wydaje się to sprawne. Aż do tego momentu. Włączam zasilanie, zaczyna mi tutaj leciutko buczeć. No i tak, zgadza się, na naszym mierniku mamy nawet troszeczkę wyższą wartość, 179, niecałe 180 V. 50. W tej chwili właściwie wskazania obydwu woltomierzy bardzo fajnie się pokrywają. Cześć! Dzisiaj chciałem zająć się eksponatem jak na ten mój kanał, jak na nagrania na tym kanale, dosyć nietypowym, no bo jednak w większości odcinków oglądamy stary, zabytkowy sprzęt gospodarstwa domowego, odkurzacze, suszarki do włosów, jakieś narzędzia typu wiertarki, oglądamy tutaj czasem silniki elektryczne, no nie mówiąc już o rowerach, które też czasem się pojawiają i mam nadzieję, że będą częściej na ten kanał teraz na wiosnę wracać. No ale warto pamiętać, że przy takich w cudzysłowie zabawach ze starym, zabytkowym sprzętem elektrycznym no chyba podstawowym narzędziem oprócz rozsądku i ostrożnego podejścia do sprawy jest choćby najtańszy miernik elektryczny, tak jak ten mój multimetr, który używam no praktycznie w każdym nagraniu i nie wyobrażam sobie zajmowania się tymi zabytkami techniki bez takiego multimetru. Co prawda kiedyś, myślę, że gdzieś do lat 60. nie każdego było oczywiście na takie choćby nawet najprostsze urządzenia, które dzisiaj można kupić od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych, no już nie mówię o tych bardziej zaawansowanych, za kilkaset złotych, ale kiedyś no nie każdego było na takie urządzenia stać, one nie były też powszechnie dostępne. W książce, którą Wam kilka razy już na tym kanale pokazywałem, domowe urządzenie radioelektryczne, wydanej w 1961 roku, jest cały rozdział poświęcony wykonaniu domowym sposobem takich prostych próbników obwodów elektrycznych przy użyciu żarówki, przy użyciu na przykład jakiejś takiej starej latarki na 4,5-woltową baterię płaską. Tutaj jest schemat całej takiej wkładki do latarki kieszonkowej, która pozwalała ją zmienić w jakiś taki prosty próbnik obwodu. Myślę, że to nawet jest fajny pomysł, żeby kiedyś w jakimś następnym odcinku na podstawie tej książki właśnie takie bardzo proste, amatorskie urządzenia pomiarowe sobie wykonać. Oczywiście jest tutaj też już rozdział o bardziej zaawansowanych urządzeniach pomiarowych, na przykład o takim voltamperomierzu Avomet, który jest tutaj dosyć dokładnie rozrysowany, i innych urządzeniach. I właśnie tego rodzaju urządzeniom, tego rodzaju miernikom chciałbym dzisiaj poświęcić ten odcinek. Mam tutaj na stole taką małą kolekcję z mierników, głównie z lat 60. Bardzo popularny w latach 60. i stosunkowo, jak na ówczesne warunki, tani miernik uniwersalny Lavo 1, o którym można znaleźć bardzo dużo fajnych filmów w internecie. Ten egzemplarz pochodzi z 1965 roku, został wyprodukowany w Lumelu. Tutaj mam już bardziej zaawansowany i na pewno wtedy droższy i nie dla każdego dostępny miernik uniwersalny UM4 z 1968 roku, wykonany w Erze, czyli w zakładach wytwórczych przyrządów pomiarowych w Warszawie, czy w warszawskiej dzielnicy Włochy, czy w warszawskich Włochach. Tutaj mam na przykład katalog takich mierników elektrycznych z 1959 roku. Tutaj na stole mam też amperomierz służący do pomiarów natężenia prądu stałego TME2 z 1965 roku i on również tutaj, jak widać po tym symbolu A3,
widocznym również na okładce tego katalogu, był wykonany w tych zakładach wytwórczych przyrządów pomiarowych ERA we Włochach. Natomiast tymi miernikami szczegółowo będę chciał zająć się w kolejnych odcinkach. Dzisiaj chciałem Wam tylko tę malutką kolekcję pokazać, a dzisiaj chciałbym się zająć tą walizeczką i zaraz Wam pokażę, co się w tej walizeczce dokładnie znajduje. Otwieram klamerki tej walizki i zobaczmy, co się w niej znajduje. Od razu tę pokrywkę, czy to wieczko walizki można zdjąć, także je odczepię, żeby nam tutaj nie przeszkadzało. No i mamy do czynienia z walizką pomiarową, czy fachowo to się chyba nazywa walizka monterska. Tutaj z boku znajduje się tabliczka znamionowa. Po pierwsze jest tutaj nazwa producenta, czyli Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych A3, czyli warszawska ERA, mieszcząca się w warszawskich Włochach. No i tutaj mamy typ walizki VA-M3. Bardzo proste urządzenie, stanowiące właściwie takie podstawowe wyposażenie monterów instalacji elektrycznych, wyposażone w woltomierz i amperomierz. Woltomierz mógł obsługiwać napięcie w zakresie 150 do 150, do 300 i do 600 V. Do podłączenia przewodów służyły tutaj te dwa pokrętełka. Tym przełącznikiem można było ustawić dany zakres napięcia, który nas interesował. Zakładam, że przy takich sieciach domowych najczęściej korzystano z tego zakresu, czyli do 300 V. No i tutaj mamy amperomierz, który umożliwiał pomiary natężenia prądu przemiennego, bo obydwa te woltomierz i amperomierz służą do pomiarów napięcia i natężenia prądu przemiennego. I tutaj można było zmierzyć natężenie prądu w zakresie do 5 amperów, 25 amperów i 100 amperów, w zależności od tego, jak podłączyliśmy przewody. Tutaj był zacisk zerowy, do którego podłączaliśmy jeden przewód i tutaj drugi podłączaliśmy do jednego z tych zacisków, w zależności od tego właśnie, jaki zakres natężenia prądu nas interesował. Generalnie bardzo proste urządzenie o nieporównywalnie mniejszych możliwościach niż każdy najtańszy dzisiejszy multimetr, ale chyba spełniające swoją rolę przy takich podstawowych pracach montażowych w budownictwie, czy przy testowaniu, czy przy naprawach instalacji elektrycznych. Urządzenie pochodzi, jak widać, z daty na obydwu tych miernikach, na amperomierzu i woltomierzu z 1966 roku i nie tylko cała ta walizka, ale też te mierniki wykonane zostały właśnie w warszawskiej erze. Widać tutaj logo Zakładów Wytwórczych Przyrządów Pomiarowych. Pozwólcie, że pokażę Wam kilka z pozycji z literatury technicznej dotyczącej mierników. Pokazywałem Wam już ten katalog mierników elektrycznych, wydany w styczniu 1959 roku i obejmujący produkty Zakładów Wytwórczych Przyrządów Pomiarowych. Chyba jedynym, i był to wtedy jedyny w Polsce producent tego rodzaju przyrządów do powstania Lumelu. I wydaje mi się, że tutaj powinna również znajdować się starsza wersja tego rodzaju walizeczki. Pozwólcie tylko, że gdzieś ją tutaj odnajdę. Jestem pewien, że jak kiedyś przeglądałem, ten katalog jest. Właściwie chyba tak, tylko ten jeden model. Walizka monterska typu WM1, poprzednik tej naszej walizki. Takiej nie mam, ale postaram się ją zdobyć. Widziałem w internecie kilka tego rodzaju walizek. Widziałem nawet dosyć ciekawą, długą dyskusję na portalu elektroda.pl o próbie reanimacji takiej uszkodzonej walizki. Walizka monterska typu WM1 służy do pomiarów napięcia i natężenia prądu zmiennego o częstotliwości przemysłowej 50 Hz. Stosowana jest do wszelkich pomiarów koniecznych w pracy elektromontera. Okej, tę walizeczkę i ten opis w katalogu obejrzymy sobie przy jednym z kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że taką starszego typu walizkę z końca lat 50. uda mi się gdzieś zdobyć. Na razie ten katalog odkładam, nawiasem mówiąc, jest w nim mnóstwo różnych innych ciekawych urządzeń. Tutaj mam katalog mierników tablicowych wydany w 1961 roku i myślę, że bardzo możliwe, że któreś z tych mierników byśmy w tym katalogu znaleźli, ale mnie bardziej interesują mierniki przenośne, bo tutaj mamy tylko różne elementy, mierniki tablicowe do zainstalowania właśnie w różnych panelach czy różnych urządzeniach. Natomiast mnie interesują już gotowe mierniki przenośne. To jest katalog 55A wydany przez wydawnictwa czasopism technicznych NOT, Zakład Wydawnictw Nieperiodycznych, Warszawa, 1965 rok. I tutaj
dosyć ciekawa publikacja. Mamy w niej, gdzieś sobie to chyba założyłem, ale nie mogę tego znaleźć. Mamy tutaj, nawiasem mówiąc, taki miernik UM4, jaki Wam przed chwilą pokazywałem. Mamy tutaj opisany na pewno LAVO 1, tak? To jest ten, który przed chwilą też krótko oglądaliśmy, także będzie co przeczytać przy okazji odcinków, w których będziemy oglądać tamte mierniki. No i mam tutaj dokładnie walizeczkę, która dzisiaj nas zajmuje. Pokażę Wam tutaj z boku zaraz skan. Ja się trochę przesunę, żeby nie przeszkadzać. Walizka monterska do pomiaru prądu i napięcia przemiennego klasy pierwszej typu VAM3, czyli dokładnie model tej naszej walizeczki. Tak jak powiedziałem, to jest katalog z 65 roku, tak? To mamy z 66 roku, czyli prawie pokrywający się rocznikowo z tą walizeczką. Zastosowanie: walizka monterska typu VAM3 służy do pomiarów prądu i napięcia przemiennego o częstotliwości przemysłowej 50 Hz. Walizka stanowi niezbędne wyposażenie każdego elektromontera przy pracach montażowych i kontrolnych. Tutaj mamy dane techniczne takiej walizki monterskiej. Zakresy pomiarowe napięcia, to o tym już mówiliśmy, od 0 do 150, do 300 i do 600 V. Zakresy pomiarowe prądu, o tym też już mówiliśmy, czyli od 0 do 5, do 25 i do 100 A. Klasa dokładności pierwsza, długość podziałek 85 mm, długość wskazówek 55 mm, napięcie probiercze 2 kV. Rozmiary, tutaj są rozmiary 324 na 232 na 113 mm, ciężar 4 kg. Nie jest bardzo ciężka ta walizeczka. No i teraz to, co może nas zainteresować, budowa takiej walizki. Walizka monterska typu VAM3 składa się z dwóch mierników osadzonych w płycie czołowej przykręconej do dolnej części walizki. Wewnątrz walizki jest przymocowany przekładnik prądowy umożliwiający pomiar prądu o zakresie od 0 do 5, 25 i 100 A, czyli dotyczy to tej części amperomierza. Zmiana zakresów woltomierza odbywa się za pomocą przełącznika, zmiana zakresów prądowych za pomocą zacisków przymocowanych na płycie walizki. O tym też już krótko mówiliśmy. Tarcze podziałkowe mierników są z lusterkami. Tutaj można to zobaczyć. Wskazówki nożowe umożliwiają dokładny odczyt wskazań. Tutaj są dalej schematy podziałki amperomierza walizki typu VAM3 skala 1 do 1 i podziałka woltomierza walizki typu VAM3 skala 1 do 1. Warunki normalnej eksploatacji, temperatura otoczenia od 0 do 40 stopni Celsjusza, wilgotność względna otaczającego powietrza do 80%, poziome ustawienie walizki, czyli tak jak tutaj leżąca na blacie, no i walizka nie może być narażona na wstrząsy i drgania. Wytwórca ERA. Nawiasem mówiąc, tutaj w tym katalogu jest dosyć ciekawy rozdział, chyba na stronie 30, poświęcony wówczas w połowie lat 60. wytwórcom tego rodzaju sprzętu. Czyli mamy tutaj zakłady wytwórcze przyrządów pomiarowych ERA, Warszawa, ulica Skrońskiego, wcześniej chyba inżynierska czy inżynieryjna, 8-10, zamówienia przyjmuje dział planowania i zbytu zakładów, telefon, naprawy gwarancyjne mierników zakładu ERA prowadzi Unimet, Warszawa, ulica Nowotki 10, no a poza tym mamy tutaj jeszcze wymienione już wtedy istniejące lubuskie zakłady aparatów elektrycznych Lumel, Zielona Góra, ulica Sulechowska 1 i mamy wielkopolskie zakłady teletechniczne T7, Poznań, ulica Głogowska, czyli trzech głównych wytwórców w połowie lat 60. sprzętu służącego do pomiarów, do zastosowań w pracowniach elektrotechnicznych czy jakichś monterskich. Tutaj nawiasem mówiąc, na następnej stronie mamy troszeczkę większą, umożliwiającą większą ilość pomiarów walizkę monterską typu VAW-M2. Różnica polegała na tym, że mieliśmy tutaj oprócz amperomierza i woltomierza również watomierz do pomiaru mocy w obwodach prądu i mieliśmy w oddzielnej takiej przegródce przekładnik prądowy, który można było umieszczać na przewodach. Walizka typu VAWM2 pozwala na pomiary napięcia od 30 do 600 V, prądu od 1 do 400 A, czyli też większy zakres pomiaru prądu, no i mocy od 10 do 240 000 W. Mamy tutaj dalej opisane zakresy pomiarowe. Zobaczmy jeszcze budowę tej walizki.
Składa się z trzech mierników wielozakresowych: elektromagnetycznego woltomierza, elektromagnetycznego amperomierza, ferodynamicznego wattomierza oraz przekładnika prądowego typu laboratoryjnego typ IL4 produkcji zakładów A1, czyli zakładów wytwórczych aparatów czy aparatury wysokiego napięcia. W Warszawie oglądaliśmy nie tak dawno jeden z transformatorów produkowanych właśnie przez zakłady A1. Mierniki są osadzone w płycie czołowej walizki, przekładnik w przeznaczonej do tego celu wnęce. Tutaj dalej jest opisana obsługa walizki. Walizka jest zaopatrzona w przewody ułatwiające przyłączenie przekładnika prądowego do obwodu mierzonego miernika itd., itd. No i jeszcze tutaj jedna uwaga, która odnosi się również do tej prostszej walizeczki. Płyta czołowa walizki jest wykonana z blachy aluminiowej i pokryta lakierem o efekcie młotkowania. Całość jest starannie opracowana i wykończona. Pokrywa walizki jest odejmowana. Producent również warszawska Era. Taką walizkę na pewno sobie kiedyś w jednym z kolejnych odcinków obejrzymy. Na razie ten katalog, bardzo fajna rzecz, z wieloma urządzeniami właśnie z połowy lat 60. odkładam, ale na pewno do tego katalogu będziemy jeszcze wielokrotnie wracać. Przy okazji chciałem Wam pokazać taką dosyć cenną rzeczą w tym katalogu mierników. Jest spis symboli oznaczających cechy eksploatacyjne. Można tutaj sobie zobaczyć mierniki elektromagnetyczne, ferrodynamiczne, magnetoelektryczne i tak dalej. Przeznaczenie, sposób używania takich mierników. Możemy zaraz zobaczyć, jak to się ma do tego naszego miernika. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z miernikami elektromagnetycznymi, przeznaczonymi do pomiaru prądu przemiennego. Tu jest taki symbol oznaczający, że miernik czy walizeczka jest przeznaczona do pracy w pozycji poziomej. Zresztą to było też napisane w tej instrukcji tej walizki. Tutaj mamy taką gwiazdkę z dwójką w środku. To jest z kolei oznaczenie, że walizeczka jest przeznaczona do pracy w sieci, w której o napięciu ponad 40 do 650 V, to się zgadza, i że została sprawdzona napięciem probierczym 2000 V. Jedynka to jest chyba pierwsza klasa dokładności, jeżeli się nie mylę. No i tak jak tutaj już mówiłem, Made in Poland, 66 rok, logo zakładów Era i tutaj na obydwu tych miernikach jest ten sam numer fabryczny. Nie wiem, czy to po prostu były one już wyprodukowane z przeznaczeniem do tej walizeczki, tak mi się wydaje, i do stosowania razem ze sobą. Ok, także bardzo ciekawa rzecz. Tutaj jest zresztą interesujący wstęp o stosowaniu, używaniu, o zasadach działania tego rodzaju mierników właśnie z różnymi symbolami. Są tutaj też wytwórcy, polscy wytwórcy mierników elektrycznych. No i dalej są już opisane różne typy, które mam nadzieję stopniowo w kolejnych odcinkach będziemy mogli obejrzeć. Literaturę mogę sobie na razie też odłożyć gdzieś tutaj na bok, żeby nam bardzo nie przeszkadzała. A my, przepraszam, pozwólcie, że ja sobie tę walizeczkę tak odwrócę, żeby mieć tutaj wygodniejszy dostęp. Możemy zająć się samą walizką. Bardzo chciałbym dzisiaj po pierwsze zobaczyć, w jakim ta walizka jest stanie, czy ona działa, i ewentualnie też zajrzeć do niej do środka. Generalnie z zewnątrz jest w całkiem niezłym stanie, wymaga tylko wyczyszczenia. Tutaj ta płyta czołowa też wymaga lekkiego wyczyszczenia. Amperomierza absolutnie nie testowałem, nie wiem, czy działa, zaraz to sprawdzimy. Woltomierz, krótko po tym, jak ta walizka do mnie trafiła, coś tam spróbowałem do niego podłączyć, wydawało mi się, że nie ma żadnej reakcji, także prawdopodobnie jest uszkodzony. Zobaczymy, czy uda się ustalić ewentualnie, co się z nim dzieje, aczkolwiek od razu przyznaję, że tego rodzaju przyrządy nie są absolutnie moją specjalnością, więc nie wiem, nie sądzę, jeżeli uszkodzony jest tutaj ustrój tego woltomierza, to prawdopodobnie nic z nim nie zrobię. Troszkę się obawiam, tutaj to widać, tutaj troszkę wychodzi jakoś tak uszczelka z tego woltomierza, nie wiem, być może w tej chwili jest to też dla Was widoczne. I tutaj jak nim troszkę ruszałem, to miałem wrażenie, że gdzieś przeleciał mi taki jakby ułamany kawałeczek tej szybki, która się tutaj znajduje, czyli trochę się obawiam, że kiedyś taka szybka uległa uszkodzeniu i ktoś ją już wymieniał. W sumie nie trudno o to, wystarczy upuścić gdzieś z większej wysokości, nie wiem, kombinerki albo jakiś ciężki śrubokręt albo jakieś inne narzędzie na taki miernik, i ta płytka prawdopodobnie wtedy pęknie. I być może to się właśnie stało, ktoś
musiał już tę walizkę rozkręcać i wymieniać taką szybkę. No i być może wtedy uszkodzeniu uległ też cały ten woltomierz, no ale to zobaczymy. Myślę sobie, że na razie, na początek możemy spróbować sprawdzić działanie tej walizki, a ja tak sobie pomyślałem, że dla bezpieczeństwa, moment, dla bezpieczeństwa wykorzystam do tego taki transformator ochronny, który już kiedyś oglądaliśmy, z przemyskiej Faniny z roku 1970, czyli o 4 lata młodszy od tej walizeczki, ale generalnie myślę, że będzie do tego celu bardzo fajnie pasował. To jest transformator ochronny o napięciu wtórnym 24 V, czyli pozwoli nam, myślę, w dosyć bezpieczny sposób tę walizeczkę przetestować. Ja sobie do tego celu wezmę taki przewód przyłączeniowy, zaraz go tutaj podłączymy do tych zacisków i sprawdzimy działanie woltomierza, a później przyniosę może jeszcze jakąś żarówkę albo może nawet stary odkurzacz i spróbujemy też wypróbować działanie amperomierza. Czyli tak, na razie podłączę tutaj ten przewód przyłączeniowy do zacisków. Tak naprawdę powinienem mieć, o, pokażę Wam, w komplecie z tą walizeczką miałem takie przewody, które już absolutnie do niczego się nie nadają, bo one są totalnie popękane, tutaj w ogóle wychodzą te żyły ze środka, ale ktoś do nich dorobił sobie z blachy, takim amatorskim sposobem, takie zaciski, które dużo łatwiej i solidniej można tutaj do tych styków przymocować. Ja mam gdzieś takie końcóweczki, ale chyba dużo za małe. O, to są do takich klasycznych przewodów. Chociaż nie, one są jednak, tak, za małą średnicę. Mają większych, niestety w tej chwili nie mam, więc po prostu tak trochę niefachowo te przewody przymocuję tutaj do tych styków, aczkolwiek zwłaszcza przy większym napięciu absolutnie tak nie powinno to być zrobione. Ok, przewody mamy tutaj już solidnie przymocowane. Teraz rozwinę tylko ten przewód, żeby on nie był taki pozwijany. O, tam go sobie zrzucę. Podłączę sobie ten przewód do naszego transformatora ochronnego o napięciu wtórnym 24 V prądu przemiennego. Transformator włączę do listwy zasilającej i uruchomię. Zaczyna buczeć, czyli powinien już tutaj działać, natomiast zupełnie nie ma nic, nie drgnęła tutaj chyba nawet ta wskazówka woltomierza. Teraz jest ustawiony zakres mierzenia pomiaru do 300 V, zmienię na 150. Tu przy 150 powinna wychylić się dosyć znacznie, pokazać mi tutaj te właśnie około 24-25 V, ale nawet przy tym zakresie ustawionym na 300 V już tutaj powinienem wyraźnie mieć to wskazanie około 25 V pokazane. Natomiast zupełnie ten woltomierz się nie ruszył. Możemy sprawdzić jeszcze moim miernikiem, czy tutaj jest w ogóle napięcie. Ustawiam sobie na zakres do 200 V. O, może tak będzie to widoczne. Sprawdźmy. Nie zasłaniam? Nie. 25,6, tak, tutaj przy napięciu pierwotnym około 230 V, napięcie wtórne wynosi niecałe 26 V. No, w tej chwili dokładność tych pomiarów absolutnie nie ma znaczenia, chcę tylko zobaczyć, czy to działa. No i najwyraźniej woltomierz na żadnym zresztą z tych zakresów 150, 300, 600 V zupełnie się nie rusza, czyli jest niesprawny. Ok, wyłączę ten transformator teraz, odłączę tutaj przewody od zacisków. Dobra, spróbujmy w takim razie sprawdzić ten amperomierz. Chyba posłużę się taką żaróweczką 24-voltową. Na początek, jeżeli będzie to działało, to spróbujemy jakieś inne urządzenie również przetestować. Tylko teraz tak, o tym trzeba pamiętać. Woltomierz podczas pomiaru napięcia podłączamy równolegle. Natomiast amperomierz musimy podłączyć szeregowo do obwodu. Czyli tak, żeby tę żarówkę szeregowo podłączyć do tego amperomierza,
zrobimy w ten sposób. Jeden przewód podłączam tutaj do tego styku, no powiedzmy 25-amperowego. Ok, jak nie znam zakresu, to zawsze lepiej podłączyć troszeczkę wyżej, aczkolwiek ten 5-amperowy na pewno by spokojnie wystarczył. Teraz tak, tutaj sobie przygotuję kostkę przyłączeniową. Ok, trzyma się. Połączę ją tutaj z jednym przewodem z przewodu przyłączeniowego. Ok. A ten drugi przewód podłączę tutaj do tego styku zerowego. Jeszcze sprawdzam tylko, czy nie pomyliłem, ale to jest niskonapięciowa żarówka 24V. Tak, i w opakowaniu była dokładnie taka, jak być powinna. Mamy teraz szeregowe połączenie z tym przewodem wychodzącym z transformatora. O, może żarówkę tak położę, żeby była lepiej widoczna. Transformator podłączę teraz do zasilania. I włączę zasilanie. Żarówka nam się pali i leciutko widziałem, wychyliła się tutaj wskazówka amperomierza. Bardzo leciutko. Nie wiem, czy to widzicie. Mogę spróbować. O, przepraszam, tak będzie to dla Was dużo wygodniejsze. Zwróćcie uwagę tutaj na ten amperomierz. Ok. Podłączę na razie zasilanie. To podłączmy w takim razie ten przewód do styku 5-amperowego. Ok. Podłączam zasilanie transformatora, włączam zasilanie. No tutaj niestety automatycznie kamera bardzo ściemnia, ale o, w ten sposób myślę, że będzie ten amperomierz ładnie widoczny. Teraz interesuje nas ta najniższa skala od 0 do 5, jest pokazane niecałe 2 ampery, 1,5 troszeczkę więcej. 1,5, 1,6 jakoś tak. OK, wyłączam zasilanie, od razu wskazówka spada, czyli wygląda na to, że amperomierz jest sprawny, czy pokazuje dokładnie, tego nie wiem. Mam taki pomysł, żebyśmy jednak podłączyli jakieś urządzenie działające przy napięciu 220 czy 230 V, może nawet stary odkurzacz. Żarówkę już sobie chowam, tylko wykręcę ją od razu, schowam do tego pojemniczka, żeby nie pomylić później z jakąś żarówką działającą przy napięciu 230 V. W takim razie na razie ten transformator ochronny odstawię. On się nam może jeszcze przydać, ale do takiego prostego testu już spełnił swoją rolę. Dobra, niech sobie stoi tutaj z boku. No dobra, a my spróbujemy przetestować przy pomocy tego amperomierza, może inaczej to postawię w ten sposób. Jakieś już w cudzysłowie poważniejsze urządzenie, czyli na przykład ten odkurzacz Zelmer 3 z lat 70. z 1972 roku. No i teraz tak, jak podłączyć taki odkurzacz szeregowo do tego amperomierza? Posłużę się takim gniazdkiem na przewodzie. Podłączę jeden ze styków wychodzących z tego gniazdka tutaj do tego styku 25-amperowego. OK, trzyma się mocno. Tutaj biorę mój przewód przyłączeniowy i podłączam drugi ten przewodzik wychodzący z gniazdka tutaj do kostki. OK, dobrze, trzyma się. OK, a ten przewód podłączam tutaj do tego zerowego styku. OK. I teraz odkurzacz włączę do tego gniazdka, które mamy podłączone do amperomierza. A przewód zasilający włączę do zasilania, ale podłączę go do regulatora napięcia, bo chciałbym jednak to napięcie troszeczkę obniżyć, przynajmniej do tych
właśnie 200, około 220 V, tak jak wynosiło, ile wynosiło napięcie znamionowe w czasie, kiedy powstawał i ten odkurzacz, i ta walizka. I regulator napięcia podłączę teraz do zasilania. No i teraz oczywiście musimy pamiętać, że mamy już tutaj w obwodzie napięcie sieciowe około 220 V, więc niczego tutaj nie dotykamy. Widzieliście, od razu tutaj interesuje nas ta skala 25-amperowa. Widzieliście, od razu tutaj wskazóweczka troszkę skoczyła po tym, jak odkurzacz się włączył. O. W momencie włączenia przy tym prądzie rozruchowym dochodzi gdzieś tak mniej więcej do 5 amperów, a potem spada, no nawet więcej. Odłączyłem zasilanie, tutaj na wszelki wypadek wszystko rozłączam. Przypnijmy może jeszcze do tego 5-amperowego styku. To jednak obniżę troszeczkę bardziej to napięcie. Odkurzacz włączam do regulatora. Regulator podłączam do listwy zasilającej. Włączam zasilanie i włączę odkurzacz. Podczas pracy odkurzacza dochodzi tak do 2,5, ale podczas rozruchu silnika dochodzi tutaj nawet do 5. Ok, myślę, że fajnie ten amperomierz działa. Następnym razem jakimś innym amperomierzem jeszcze sprawdzimy działanie tego, aczkolwiek tak jak już raz powiedziałem, precyzja tutaj w tym przypadku nie ma kompletnie znaczenia. Testujemy zabytek i interesuje mnie po prostu, czy to urządzenie działa. Dobra, tutaj mamy wszystko już wyłączone. Odłączone, możemy te styki też odłączyć. Zelmera 03 z 72 roku odstawiam, a spojrzę jeszcze, może mam jakieś urządzenie mniej więcej z 66 roku, czyli z czasu, kiedy powstała ta walizka. Może tak też fajnie byłoby je wypróbować. Ok, no mam na przykład tę gammę 2 z 60, chyba trzeciego, tak, z 63 roku. No to zobaczmy jeszcze raz, przepraszam, jeszcze raz to wszystko podłączę. Podłączę sobie tutaj do tych 25 amperów. Przewód jest odłączony. Tutaj do zerowego. Teraz gammę 2 podłączam tutaj do tego gniazdka. Przewód podłączę sobie do regulatora napięcia.
regulator napięcia podłączam do listwy zasilającej i uruchamiam, zmniejszę napięcie i uruchamiam zasilanie i włączmy nasz odkurzacz. Tutaj przy tym zakresie do 25 amperów praktycznie ledwie ta strzałeczka się poruszyła, więc rozłączmy jeszcze raz wszystko na wszelki wypadek i przekładam tutaj na ten 5 amperowy styk, czy na zakres prądu do 5 amperów. Podłączam jeszcze raz i włączam. Znacznie mniejsze wskazanie. Nie wiem, czy tu w ogóle prąd jest zaznaczony. Tak, 0,7 ampera. No to by się zgadzało mniej więcej. Mam na przykład tutaj jeszcze jedną gammę 2 z 59 roku. Możemy ją na chwilę podłączyć. Tutaj też widać, że w momencie rozruchu jest troszeczkę większy prąd, a potem spada właśnie tak do 0,6-0,7. Dobra, nie będę się już teraz tym więcej bawił, w każdym razie amperomierz jako tako jest sprawny, coś tam w każdym razie pokazuje. Odkurzacz chowam. Przewód jest odłączony, odłączam też tutaj wszystko. Nie będę tego jeszcze chował, bo może, chociaż nie, amperomierza już chyba nie będziemy testować. Mogę to w takim razie już rozłączyć wszystko. Przewód też na razie odkładam. No i teraz oczywiście bardzo chciałbym zajrzeć do środka, do tej walizeczki. Ona jest do obudowy przymocowana 4 wkrętami. Tutaj w jednym z tych wkrętów chyba było jakieś lakowanie. Zostały tutaj resztki jakiejś, nie wiem, mam wrażenie, że plastyliny. Na pewno nie laku. Okej. Wkręt. No ale ta śruba, ten wkręt obraca mi się w miejscu. Ten też, czyli pewnie tam się już w jakimś mocowaniu tej walizeczki to wszystko wyrobiło. No to spróbujmy delikatnie to podważyć. O, no tutaj w ogóle wychodzi ten wkręt. Samo tutaj z drugiej strony, ostrożnie, żeby nie wygiąć tej... O, w ogóle wychodzi bez problemu.
Tak, prawdopodobnie tu są może jakieś, nie wiem, drewniane wkładki, w których już się ten gwint wyrobił. Tak wygląda walizeczka w środku. A teraz rzućmy na drugą stronę tej naszej walizki. I mam nadzieję, że to tak będzie widoczne. Tutaj mamy teraz po tej stronie cały ten układ amperomierza. Tutaj mamy woltomierz. Tutaj mamy ten styk do 5 amperów. Tutaj do 25, tak? Tak. Do 5 amperów, do 20 amperów, do 100 amperów. I tutaj mamy ten styk zerowy. Zwróćcie uwagę, tutaj jest taki, powiedzmy, jeszcze dość standardowy przewód. Tutaj już mamy kilka takich grubych miedzianych przewodów, a tutaj mamy w ogóle już taką grubą miedzianą blaszkę doprowadzoną do tego styku 100 amperowego i do tego zerowego. No i tutaj mamy ten opisany w instrukcji przekładnik i przewody wychodzące już do samego amperomierza, do samego wskaźnika. Ok, a tutaj mamy ten niefunkcjonujący woltomierz. Czyli tak, tutaj mamy dwa styki woltomierza. Tutaj mamy ten przełącznik zakresów. Tutaj mamy sam woltomierz. A ciekawy jest ten cały element. Takie, pokażę Wam to jeszcze z bliska, zresztą na pewno zrobię zdjęcie. Takie płytki z nawiniętym drutem, pewnie drutem oporowym. I przypuszczam, że to są takie podłączone szeregowo oporniki, rezystory, które tutaj pełnią funkcję czegoś w rodzaju dzielnika napięcia. Poprawcie mnie proszę, jeżeli źle to widzę. Nie mam z tym doświadczenia, ale tak na zdrowy rozum tak mi to wygląda. I wydaje mi się, że przy każdym z zakresów do 150, do 300, do 600 to napięcie jest doprowadzane tutaj do innej liczby, czy w każdym razie do innego rzędu tych rezystorów. A ich zadanie polega na tym, żeby obniżyć to napięcie do poziomu, na którym pracuje ten wskaźnik, ten woltomierz. Czyli prawdopodobnie, zaraz to sobie sprawdzimy, ale prawdopodobnie przy 600 V napięcie będzie doprowadzone tak, żeby przechodzić przez cały ten zespół rezystorów. Przy 300 będzie doprowadzone gdzieś mniej więcej tutaj, właśnie tym przewodem. I będzie przechodzić już tylko przez 1, 2, 3, 4, 5 tych płytek z drutem, a przy 150 prawdopodobnie, zaraz to sprawdzimy, będzie dochodziło tutaj i przechodziło tak naprawdę już tylko przez, no tak, bo tu jest połączenie, czyli przez 1, 2, przez te dwie płytki, a przy 300 nie przez 5, tak jak powiedziałem, tylko tutaj jest poprowadzone i przez 1, 2, 3, 4. Natomiast przy 600 przechodzi przez cały ten układ połączonych ze sobą płytek z nawiniętym drutem. No i tu jeszcze przez taką cewkę też z drutem oporowym przechodzi i wchodzi dopiero do miernika. I to jest to umożliwia wykorzystanie tego miernika przy właśnie takich pomiarach wielozakresowych. W momencie, kiedy przełączamy między różnymi zakresami pomiaru napięcia, no to jeden miernik nie byłby w stanie tego wszystkiego obsłużyć. Natomiast w tym momencie, jeżeli tak naprawdę ten miernik dostaje obniżone napięcie, to może na odpowiedniej skali, tam mamy te trzy skale, od 0 do 150, od 0 do 300 i od 0 do 600, może wtedy na odpowiedniej skali wskazać nam tutaj napięcie odpowiadające temu napięciu wejściowemu. Tak to przynajmniej rozumiem działanie tego wielozakresowego woltomierza. No i najwyraźniej gdzieś tutaj jest jakiś błąd, jakieś przerwane połączenie, albo w ogóle niesprawny jest ten cały woltomierz. Zaraz spróbujemy to ustalić. Tak sobie myślę, że przy pomocy tego transformatora ochronnego doprowadzę tutaj
Może najpierw w ogóle podłączę go bezpośrednio do tego voltomierza. 24 V tak czy inaczej nie powinny mu zaszkodzić i zobaczymy, czy ten voltomierz w ogóle działa. Muszę jakoś, może w ten sposób ustawię tę tabliczkę. I chyba nie mam innego wyjścia, będę musiał umieścić też tutaj telefon z drugiej strony. Tak, żebyście widzieli, co ja robię tutaj z drugiej strony, a na kamerze będzie wtedy widać, czy w ogóle funkcjonuje, czy ta wskazówka voltomierza w ogóle się poruszy. Ok, zaraz to spróbuję tutaj taką konstrukcję zrobić. O, może w ten sposób, a tutaj z boku będzie wyświetlony ekranik, co się dzieje po mojej stronie. Zaraz zobaczymy. I muszę sobie jeszcze przygotować mój transformator ochronny, bo on się nam też przyda i zaraz sobie do niego podłączę przewód i ten przewód podłączymy wtedy bezpośrednio tutaj w dwa miejsca do tych zielonych przewodów. Czyli tak, jeden z tych styków z przewodu zasilającego podłączę sobie tutaj do tego styku na tablicy voltomierza, bo z niego wychodzi ten zielony przewód już bezpośrednio tutaj do miernika. Czyli podłączę go sobie tutaj. Dobra, a do tego drugiego podłączę sobie taką przedłużkę. I tą przedłużką dotknę, momencik, o, i tą przedłużką dotknę, o, tutaj do tego miejsca, w którym wchodzi bezpośrednio do miernika ten drugi zielony przewodzik. Podłączę sobie ten przewód zasilający do mojego transformatora ochronnego o napięciu 24 V. Teraz tak, transformator sobie podłączam tutaj do zasilania. Ok, dobrze, teraz tutaj z boku powinien być ekranik, na którym widać to, co dzieje się po mojej stronie. Mam nadzieję, że to jest widoczne. Włączam zasilanie transformatora. I teraz spróbuję dotknąć tutaj do tego przewodu wchodzącego bezpośrednio do voltomierza. No i patrzę jednocześnie w wyświetlacz kamery i widzę, że ten voltomierz jednak się rusza. O. O, może tak, żeby wam tutaj nie zasłaniać. Teraz dotykam do przewodu i widzimy wskazanie na tablicy. Ono przekracza tutaj na tej skali na tablicy 100 V, ale tak naprawdę w tej chwili powinien, gdyby to był jednozakresowy voltomierz, to on w tej chwili powinien pokazywać właśnie około 25 V. Natomiast to napięcie nie przechodzi tutaj przez żaden z tych oporników, nie jest obniżane i dlatego zupełnie nijak ma się do tego, co tak naprawdę, ile tak naprawdę powinno wynosić. Ale to jest już fajna wskazówka, bo widać, że ten voltomierz jednak działa. A podłączę go tutaj do tego czerwonego przełącznika, bo on wtedy przechodzi przez całą cewkę. O, i widać, że to napięcie już spadło. Już jest poniżej. Tutaj pokazuje już na tej skali, tak jakby wynosiło poniżej 100 V, czyli już przechodzi przez ten jeden z oporników i jest już dużo, dużo niższe. A jak go podłączę teraz tutaj do tego miejsca, do którego powinno być tak naprawdę doprowadzone, to co? To nic się nie dzieje. I podłączam go tutaj tego przewodu w zakresie 6 do 600 V, nie dzieje się nic. Do tego przewodu w zakresie do 300 V nie dzieje się nic i podłączam go tutaj do tego przewodu, który powinien być pod napięciem w zakresie do 150 V i też nic się nie dzieje, czyli prawdopodobnie cały ten układ rezystorów, układ oporników obniżających napięcie jest niesprawny. Bo jeszcze raz, jak podłączę go tutaj, w tym miejscu, to on przechodzi jeszcze
przez tę ostatnią cewkę zrobioną z drutu oporowego, przez ten ostatni opornik i pokazuje już odczyt na tablicy woltomierza. I tak samo jak dotykam już tutaj bezpośrednio do przewodu wchodzącego do woltomierza. Ok, czyli wydaje się, że sam ten wskaźnik tak naprawdę działa, ten tablicowy woltomierz, natomiast jakiś problem jest z doprowadzeniem prądu przez ten układ oporników. Dobra, mogę to na razie wyłączyć. To już jest jakaś fajna rzecz, którą odkryliśmy. Tak sobie myślę, że możemy wykorzystać ten transformator ochronny, który tutaj mamy, i podłączyć go do tych dwóch styków i sprawdzić, dokąd tak naprawdę dochodzi tutaj napięcie. Wiemy, że na pewno tym przewodem wchodzi do woltomierza. Wiemy na pewno, że od tego momentu, od tego czerwonego przewodu i później tego zielonego wchodzącego do woltomierza, ten obwód jest sprawny. Natomiast gdzieś tutaj przełącznik, ten cały układ rezystorów, gdzieś tutaj jest jakiś problem. Możemy spróbować, ewentualnie spróbować zdiagnozować, w którym miejscu to napięcie się przerywa. Jest przerwane to przejście prądu. Tutaj jeszcze może rzućmy okiem na ten cały przełącznik zakresów znajdujący się tutaj. W tym momencie miałem nastawiony na zakres do 150 V i tak sobie teraz patrzę. Tędy prąd jest doprowadzony do tych styków znajdujących się tutaj, o, na samej górze. Tutaj są widoczne. I one są w tej chwili połączone. Prąd przechodzi tym przewodem i tak jak myślałem, jest doprowadzony tutaj praktycznie prawie do samego końca. Tu jest jeszcze połączony takim zielonym przewodzikiem i tak naprawdę przed wejściem tutaj do woltomierza przechodzi przez tę płytkę z drutem, tu jest połączony z tą, tu trafia już do tego miejsca połączonego już później z woltomierzem. Jak teraz przestawię na zakres do 300 V, to te styki się rozłączają, a połączone zostają te położone poniżej i od nich prowadzi ten żółty przewodzik, który jest połączony tutaj z tymi płytkami, a tak naprawdę tu jest jeszcze takim zielonym przewodem połączony i przechodzi później przez raz, dwa, trzy, cztery te płytki i wchodzi też już tutaj potem do woltomierza. Ok, a jak nastawię na zakres do 600 V, to tak, te styki są rozłączone, te pod spodem są rozłączone, czyli ten przełącznik w ogóle tutaj nie odgrywa wtedy żadnej roli i wtedy prąd idzie już tylko bezpośrednio tym przewodem i tu wchodzi i musi przejść przez cały ten układ tych płytek z drutem oporowym, zanim dostanie się do woltomierza. Nawiasem mówiąc, przy każdym położeniu, czy 150, czy 300 V, prąd też jest doprowadzany tutaj tym przewodem, ale dodatkowo albo tym przy zakresie do 150, albo tym przy zakresie do 300 V. Tutaj do tych położonych już na końcu tego układu płytek. Czyli rozumiem, że w ten sposób, zależnie od tego, przez ile z tych płytek prąd przechodzi, o tyle obniżane jest jego napięcie, aż spada ono do poziomu, w cudzysłowie, akceptowalnego dla tego woltomierza. Tak to rozumiem, jeżeli nie do końca jasno tę konstrukcję zrozumiałem, albo jeżeli jest trochę inaczej, to dajcie oczywiście znać, bardzo, bardzo chętnie się tego dowiem. Czyli tak, mój plan jest teraz taki, żeby podłączyć do tych styków przewód wychodzący z mojego transformatora bezpieczeństwa, czy transformatora ochronnego o napięciu 24 V i będę chciał zobaczyć, gdzie to napięcie dochodzi i w którym miejscu ono nie przechodzi dalej tutaj do tego woltomierza. Jeden. Ok, i drugi. One są już tutaj połączone. Dobra, 23,6. Czyli tak, tutaj mamy na pewno doprowadzone napięcie. Sprawdźmy, teraz mam ustawiony zakres miernika. No dobra, na 600 V. Niech tak zostanie, bo ono teraz musi przejść przez cały ten
układ tych płytek z opornikami. O, tak jest to chyba widoczne. Czyli powinienem mieć tak, tutaj i tutaj. Tak, 23,7. Powinienem mieć w takim razie też tutaj przejście. Mam 23,2. Zobaczcie, już spadło, bo on już przeszedł przez jedną z tych płytek. No to idziemy dalej. Tutaj przechodzi i powinienem tutaj mieć dalej napięcie i mam. Już spadło do 22,9 V, ale jak na razie widać, że raz, dwa te płytki są sprawne. No to idziemy dalej, przez tą trzecią, tutaj tym przewodzikiem zielonym i tutaj dochodzi napięcie i co? Jest. 22,5, 22,6. Dobra, idziemy dalej teraz tak, tą płytką, dochodzimy tutaj do tego miejsca, gdzie normalnie powinno być doprowadzone też napięcie w zakresie do 300 V, to mamy 22,1, 22. Schodzimy niżej, przechodzimy przez tutaj, jest. Przechodzimy przez tę kolejną płytkę. Zobaczmy, czy tutaj jest. No, coś pokazuje, moment. Tak, 21,8, już spadło to napięcie. Ale cały czas jest przejście, już doszliśmy do połowy praktycznie tego układu. Tutaj przechodzi dalej 21,8, przechodzi przez tę płytkę i tutaj dochodzi przewodzik, gdybyśmy ustawili na badanie z napięcia w zakresie do 150 V, to dochodziłoby tym przewodem. OK, 21,4, tutaj przechodzi tym zielonym przewodzikiem i tu przez kolejną płytkę przechodzi. 21,2. Tu przechodzi też 21,2, no i tutaj już przez tą ostatnią płytkę przechodzi, cały czas wydaje się to sprawne. No, aż do tego momentu. Czyli tak, tutaj mamy jeszcze przejście napięcia, czyli przez te wszystkie płytki prąd przechodzi. Aż do tego momentu 21, tu mamy 21,1, a na wejściu mieliśmy 23,6, czyli o tyle nam to napięcie spadło. 21,3 tu mamy. No i zobaczcie, tu nie mamy. No, czyli ta ostatnia płytka wydaje się uszkodzona i nawet chyba jest to tutaj, jak się tak dobrze przyjrzeć, widoczne. No i tutaj dalej już nie ma. Czyli tutaj nigdzie już dalej od tego momentu, właściwie tak, tu jest ostatni moment, kiedy mamy przejście do tego styku. O. I w tym momencie już po tej płytce, po przejściu przez tę płytkę już go nie mamy. OK. Myślę, że dokładnie to samo nie ma sensu badać, nie wiem, włączmy jeszcze raz ten zakres do 150 V, ale przypuszczam, że będziemy mieć wtedy, no tak czy inaczej, tak, tutaj mamy przejście, tutaj mamy i tutaj mamy 23,9, tak, tutaj mamy 23,4, 23,4 i tu już nie mamy. Czyli znowu potwierdziło się, że ta ostatnia płytka jest prawdopodobnie gdzieś tutaj, ten drucik jest uszkodzony. OK, wyłączyłem zasilanie transformatora. Jeszcze sobie ustawiłem na badanie przejścia prądu. Dotykam tu w jednym miejscu i tu w drugim. I faktycznie tutaj żadnego przejścia nie mamy. A tu z ciekawości na tej cewce mamy. O, i zobaczcie. Tutaj na tej cewce jest napis 1550. I jak sprawdzam przejście, to pokazuje mi tutaj też oporność 1493. Czyli prawie 1550, to by się zgadzało, czyli wiemy, że ten elemencik jest sprawny. Natomiast, tak jak udało się tutaj zbadać przejście prądu, wyszło mi, że o ta ostatnia płytka, tutaj na niej gdzieś przejście jest przerwane.
tutaj mam te zwoje drutu, tu. I w tym momencie tu już ich nie ma na tym fragmencie, tak jakby ten drut jest dużo rzadziej nawinięty. O, i tutaj mam wrażenie, że on w ogóle jest przerwany. Nie wiem, czy przepalony, czy przerwany. Teoretycznie, tak żeby ten woltomierz w ogóle tylko jakoś reagował, to można by tę końcówkę połączyć bezpośrednio tutaj z tym przewodem, z tym, że wtedy ominiemy całą tę płytkę i on oczywiście będzie pokazywał zafałszowane wskazania. Tyle tylko, że będzie można sprawdzić, że taki woltomierz działa. Innym rozwiązaniem byłoby zastąpienie tej płytki jakimś opornikiem. Tutaj na niej, nawiasem mówiąc, teraz to dopiero zauważyłem. Nie wiem, czy to będzie w ogóle widać. O, może teraz, może to widzicie. Tam jest napis chyba 3500. O, tu, w tym miejscu. Gdyby zastąpić ją odpowiednim opornikiem, to pewnie to by działało. Gdyby zrobić połączenie tu, między tym a tym przewodem, to prąd byłby też doprowadzany do woltomierza, ale byłoby to wyższe napięcie niż to, do jakiego on jest przystosowany i na pewno byłoby jakieś przekłamanie, pokazywałby troszeczkę wyższe napięcie niż w rzeczywistości. Prąd by przechodził co prawda przez te wszystkie płytki, no ale omijałby tę jedną. Tak samo można by tutaj połączyć to i to miejsce, ale wtedy byśmy omijali aż dwie te płytki, czyli jeszcze bardziej byłoby to wskazanie zafałszowane. Teraz tak się zastanawiam, czy nie spróbuję czasami odlutować tu tego przewodu. Te chyba można, to są tylko takie, moment, uchwyty, które trzymają to wszystko i dociskają. O, to można zdjąć. Tak, to tylko trzyma płytki tutaj w obudowie. Czyli mogę teoretycznie zdjąć z tej strony ten zacisk i z tej strony, o, teraz mógłbym taką płytkę wysunąć, tylko że ona jest tutaj przylutowana, więc tak jakbym rozlutował to miejsce, mógłbym tą płytkę wyjąć i się jej troszeczkę dokładniej przyjrzeć. Ok, postaram się teraz odlutować tutaj ten przewód i wyjąć po prostu całą tą płytkę. Ok, delikatnie go tutaj odlutowałem. Ten czerwony być może będzie mógł zostać. Aha, tu muszę rozchylić troszeczkę. Nie chciałbym tu nic uszkodzić. Ok, tu już wychodzi. Tutaj ją też złapię i... O, już wychodzi. Troszkę jak pamięć RAM w komputerze. No. O, ostrożnie. Ok, wyjąłem tę płytkę. Tutaj faktycznie tak jakby brakuje kilku zwojów tego druciku. Spróbowałem zrobić coś takiego, żeby tutaj po prostu ominąć tę całą płytkę takim cieniutkim drucikiem. Nawet zaraz go troszeczkę mogę zabezpieczyć jakąś taśmą izolacyjną. No w tej chwili ten opornik jest zupełnie wyłączony z użytku, ale mam nadzieję, że będziemy przynajmniej mieć tutaj przejście prądu. I zaraz podłączę ten przewód. Ok, trzyma się. I podłączymy tutaj ten czerwony przewodzik. Ok, też się trzyma. Teraz teoretycznie powinniśmy mieć tutaj obejście tej uszkodzonej płytki, czyli mamy przejście prądu w całym obwodzie. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle będzie działało, czy ten woltomierz będzie cokolwiek pokazywał. A myślę, że następnym krokiem będzie zamontowanie tutaj zamiast tej płytki, no albo nawinięcie drutem na tę płytkę, albo na podobną, zrobienie podobnej jeszcze raz takiego opornika z takiej płytki, albo zamontowanie tutaj już jakiegoś współczesnego opornika, chociaż prawdę mówiąc wolałbym zachować tę oryginalną, starą konstrukcję tej walizaczki mierniczej. No ale na razie zobaczmy, czy to w ogóle teraz będzie działało. Podłączmy naszą walizeczkę teraz znowu do transformatora bezpieczeństwa 24V. Tutaj mam zakres 150V. Transformator podłączam sobie do zasilania. Włączam zasilanie, zaczyna mi tutaj leciutko buczeć.
Ustawiam sobie miernik, ale już widzę, że to wskazanie jest dużo zaniżone. Pokazuje mi tutaj na tej dolnej skali 20 V, a powinno teraz pokazywać, no myślę, że właśnie jakieś 24-25. No 26 nawet voltów. On jest teraz podłączony do sieci, czyli do napięcia 230 V, napięcia pierwotnego, czyli napięcie wtórne ma 26 V w tej chwili. Natomiast tutaj pokazuje mi 20, niecałe 20, tam 1-2 może, ale na pewno nie 26. Czyli tutaj bardzo zaniża na tym zakresie do 150 V. A możemy teraz zrobić próbę, tylko ostrożnie, i podłączyć go do zasilania sieciowego. Teraz musimy tylko bardzo uważać, bo będą tutaj już w grę wchodziły niebezpieczne napięcia. On w tej chwili nie jest podłączony do transformatora 24-voltowego, tylko ten przewód przyłączeniowy podłączę sobie do regulatora napięcia. Regulator napięcia podłączę sobie do listwy zasilającej i uruchomiłem w tej chwili napięcie. Mam tutaj ustawiony zakres do 300 V. Tutaj sobie wezmę mój miernik. Na razie mam go nastawionego na zakres do 200 V. OK. Regulator pokazuje w tej chwili 150, 160, jakieś 170 V. No i tak, zgadza się. Na naszym mierniku mamy nawet troszeczkę wyższą wartość, 179, niecałe 180 V. Tu mamy niecałe 180, tutaj mamy 170 V, czyli o 10 zaniża. Dojdę teraz do 200 V. Sprawdźmy na naszym mierniku, tylko muszę teraz przestawić zakres tutaj do 600 V na wszelki wypadek, tak? Sprawdźmy wskazanie. No, 220 teraz mi pokazuje. 223. A tutaj cały czas mam 200. Podejdźmy wyżej. 210, 220. No tak, 225, 226. Ja mam tu troszeczkę poniżej 220 w tej chwili na tym moim wskaźniku, czyli no jest taki średnio dokładny. 230 teraz. No już wyżej nie pójdzie. OK, kończy mi się skala regulatora. No to teraz powinno być zbliżone do obecnego napięcia sieciowego. No 227, 226, 228. To by się mniej więcej zgadzało. OK, przełączmy na 600. Przy 600 V znacznie, znacznie zaniża, bo teraz powinienem mieć powyżej 200, a mam 190. No, tutaj mam 218, a tutaj cały czas mam jakieś 190 V, niecałe 200. Przy 600, przy 300... Teraz powinienem mieć jakieś 230. No i to się zgadza. No mam 225 na moim wskaźniku. Czyli mam wrażenie, że ten zakres do 300 V działa chyba najlepiej. Przełączam do 150, włączam sobie. I zobaczmy. Teraz mi pokazuje faktycznie tutaj niecałe 110, na mierniku pokazuje mi dokładnie 110, 112 V. Dobra, teraz ostrożnie wszystko odłączam. Mamy tę walizeczkę rozłączoną. Mam tutaj już zasilanie całkowicie odłączone, wszystkie przewody mam porozłączane, listwę mam wyłączoną, mogę bezpiecznie odłączyć ten przewód zasilający. Zajrzyjmy jeszcze raz tutaj do środka. Czyli niestety, no ale niczego innego się nie spodziewałem, czyli niestety ominięcie tej jednej płytki spowodowało bardzo, bardzo duże zakłócenia we wskazaniach tego woltomierza, ale nie jest to przypadek beznadziejny i myślę, że jeżeli zamontuję tutaj odpowiedni opornik, który będzie odpowiadał tej płytce,
to powinno to znowu wrócić do działania. Na razie sobie to wszystko zmontuję tak, jak to było zrobione. Cieszę się, że przynajmniej wiemy, że ten woltomierz tutaj jest sprawny. O, tutaj był taki jeden drut trzymający te płytki, tutaj był drugi. Mogę je troszeczkę zagiąć. Tutaj też. No i tę konstrukcję na razie możemy tak zostawić. Ja oczywiście do tej walizeczki dołączę kartkę z informacją, że jest tutaj niesprawna jedna z tych płytek i że w ten sposób ten woltomierz nie będzie działał poprawnie, no ale cieszę się, że tak czy inaczej zauważyliśmy, że jako tako działa. Jest to kwestia właściwie tylko wymiany tego jednego elementu, co jest w sumie dosyć prostą naprawą. Dużo trudniej jest zdobyć właśnie taką płytkę, ewentualnie zrobić ją własnymi siłami, no albo zastąpić jakimś współczesnym opornikiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobrze, na stole mam już mniej więcej posprzątane, teraz mogę tę walizeczkę z powrotem odwrócić i przykręcić tę płytę do reszty walizki. Tutaj trzeba tylko pamiętać, że niestety ten element będziemy musieli wymienić albo zastąpić innym, ale po tym jest szansa, że walizeczka będzie działała. Chwileczkę, tutaj mam rączkę, więc ona powinna być w ten sposób zmontowana. Dobra, śruby. Tak, tutaj, tutaj i te dwie, które się właściwie prawie nie wkręcają, tylko wkładają. O, ale jakoś wchodzą. Ta się wkręca ładnie. Ta też i tutaj zaraz będziemy mogli przymocować wieczko, pokrywkę tej walizeczki. Myślę, że warto jeszcze poświęcić kilka minut na przynajmniej króciutki zarys historii fabryki ERA, która wyprodukowała tę walizeczkę. To jest jedna ze starszych polskich firm, której korzenie sięgają jeszcze lat międzywojennych, bo tak jak przeczytałem w internecie, polskie zakłady elektrotechniczne ERA, spółka akcyjna, powstały już w 1926 roku, czy w każdym razie produkcje rozpoczęły od 1927 roku, a produkowały różne sprzęty oświetleniowe, jakieś lampy, reflektory, wyposażenie oświetleniowe, początkowo dla kolei, dla polskich kolei państwowych, dla samolotów, dla samochodów, dla wszelkiego rodzaju środków transportu, nie wiem, może dla tramwajów też na przykład. Później uzyskano licencję austriackiej firmy Norma i produkowano na tej licencji różne mierniki, amperomierze, woltomierze, a podczas wojny te budynki fabryki w podwarszawskich Włochach, wtedy jeszcze nie należących, z tego co pamiętam, do Warszawy, zostały przejęte przez koncern Siemens Schuckert i jakieś tam wyposażenie pewnie też oświetleniowe. Wydaje mi się, że jakieś elementy elektryczne dla czołgów były tam chyba też produkowane. Z tego co czytałem, działał tam też ruch oporu i produkowano jakieś wyposażenie radiowe, chyba prądnice dla radiostacji, czy dla odbiorników radiowych, czy dla nadajników radiowych, były właśnie przez ERE nielegalnie konstruowane. Po wojnie fabryka została upaństwowiona, powstały tam właśnie zakłady wytwórcze przyrządów pomiarowych A3, które od 60 chyba 5 roku, czy w każdym razie od połowy lat 60. znowu wróciły do nazwy ERA jako zakłady wytwórcze przyrządów pomiarowych ERA. No te mierniki mamy z 1966 roku i one już to logo troszeczkę zmienione w stosunku do tego przedwojennego fabryki ERA noszą. I połowa lat 60., tak jak przeczytałem, to była także bardzo duża rozbudowa tego zakładu tam w rejonie dzisiejszej ulicy Łopuszańskiej, Alei Jerozolimskich. No i tam też to, o czym napisano chyba wszędzie, na wszystkich stronach internetowych poświęconych historii polskiej informatyki, od na przełomie lat 60. i 70. zapoczątkowano pracę nad mikrokomputerami K202. To jest właściwie wszystko, co w takim dużym skrócie o fabryce ERA, czy o zakładach ERA znalazłem w internecie.
Poszukałem też troszeczkę w różnych z bibliotekach cyfrowych, na przykład w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Śląskiej znalazłem takie wydanie czasopisma Przegląd Elektrotechniczny z 1934 roku. Postaram się Wam wyświetlić tutaj skan, a tam właśnie znajduje się reklamówka ówczesnych polskich zakładów elektrotechnicznych ERA. Warto zwrócić na logo, jakie było wtedy stosowane. No i to jest reklama właśnie oświetlenia parowozów, wagonów kolejowych, samochodów, samolotów i samochodów, czyli to, co Wam mówiłem, elementy oświetleniowe dla różnego rodzaju środków transportu. Natomiast w Narodowym Archiwum Cyfrowym znalazłem chyba tylko jedno zdjęcie, jeden skan z archiwalnej fotografii wykonanej także przed 1939 rokiem i to jest bardzo ładny, taki nocny widok właśnie polskich zakładów elektrotechnicznych ERA we Włochach, wtedy jeszcze chyba, z tego co pamiętam, nie stanowiących część Warszawy. W podpisie jest też napisane, że widać tam neon ERA spółka akcyjna na budynku, a to zdjęcie, tak jak jest tam napisane w Narodowym Archiwum Cyfrowym, pochodziło oryginalnie z archiwum ilustrowanego Kuriera Codziennego. To jest właściwie wszystko, jeżeli chodzi o takie archiwalne materiały, które tak na szybko znalazłem o historii fabryki czy zakładów ERA, znacznie wcześniejszej niż ta walizeczka zbudowana w 1966 roku. Na koniec chciałbym jeszcze tylko troszeczkę przetrzeć tę walizkę. Tutaj ta lakierowana z takim efektem młotkowym płyta jest właściwie w całkiem dobrym stanie. Nie jest nigdzie porysowana. Pamiętajmy oczywiście, że walizeczka, którą dzisiaj oglądaliśmy, to jest eksponat techniczny. Ona nie będzie wykorzystywana do żadnych prac warsztatowych. Jednak dużo większe zaufanie mam do dzisiejszych przyrządów pomiarowych. Aczkolwiek, gdyby nie to uszkodzenie, które udało nam się dzisiaj obejrzeć i zdiagnozować, myślę, że byłby to całkiem dobry nawet dzisiaj sprzęt do jakichś takich prac elektrotechnicznych, warsztatowych. Aczkolwiek u mnie ona oczywiście będzie już tylko na emeryturze. Chociaż bardzo chętnie spróbuję jeszcze przywrócić ją do życia, wymienić ten uszkodzony element, tak aby mogła jednak pełnić też swoją rolę, czy służyć przynajmniej w jakichś prezentacjach. Chciałbym wypróbować działanie tej walizeczki w jeszcze jeden sposób. Widzieliście wcześniej, że podłączałem ją przez regulator napięcia, ale ma to pewną wadę, ponieważ ten regulator nie działa najlepiej, jeżeli nie jest do niego równolegle podłączone urządzenie, które faktycznie pobiera prąd. Tam widzieliśmy, że on trochę odbiegał, raz pokazywał więcej, raz pokazywał mniej. Natomiast teraz zrobiłem tutaj taką konstrukcję, że równolegle podłączyłem przewód zasilający, który wchodzi tutaj do styków tej walizeczki i równolegle z nim jest podłączone gniazdko, do którego jest wpięty na przykład ten stary odkurzacz Gamma 2 z 1959 roku. Wszystko to jest podłączone przewodem zasilającym do regulatora napięcia, który mam tutaj z boku i dopiero ten regulator napięcia wpinam do listwy zasilającej. I zobaczymy teraz, jakie będą wskazania tego woltomierza i porównamy je też z woltomierzem, który ustawiłem sobie tutaj przed Wami. Jeszcze tylko sprawdzam, tu mamy zakres ustawiony na napięcie do 300 V. OK, tutaj mamy zakres ustawiony na napięcie do 600 V. OK, wszystko mamy podłączone. Włączam zasilanie. Dobra, w tej chwili pokazuje nam... O, dojdźmy może w ten sposób do... powiedzmy 200 V. Sprawdzę miernikiem. No, pokazuje nam tutaj 214 na tym woltomierzu, czyli ten troszeczkę zaniża, o te 14 V zaniża, bo on pokazuje w tej chwili 200 V tutaj na tej środkowej skali. Włączę odkurzacz. Czy zauważyliście, po włączeniu odkurzacza tutaj wskazanie woltomierza troszeczkę skoczyło w górę, akurat pokazywało około 240 V. Włączę odkurzacz i spróbuję troszeczkę tym regulatorem poruszać.
teraz tutaj mamy 182, tutaj mamy 200. Teraz tutaj mamy 170, tutaj mamy 150. Tak, 150. No teraz doszedłem do końca skali na moim regulatorze, już nie mogę dalej podnieść napięcia i tak się składa, że teraz wskazania obydwu tych woltomierzy są właściwie porównywalne. Tutaj pokazuje mi 237, 238, 236 V, tutaj pokazuje mi 240 V. Teraz też one są zgodne. Zobaczcie, tutaj pokazuje mi 50, 60, 70 V, tutaj pokazuje mi dokładnie 70 V. Czyli na tej niższej, w tym niższym zakresie te wskazania się właściwie prawie idealnie pokrywają. Tak. Spróbujmy zejść jeszcze niżej. Zobaczcie, tutaj mam 50 V. Mówimy cały czas o tej środkowej skali, 50 niecałej, tutaj też mam 50, 53, 50. W tej chwili właściwie wskazania obydwu woltomierzy bardzo fajnie się pokrywają. 70 pokrywa się. Tutaj mam 90, tu mam 82, 3, 100. No teraz się rozeszły, bo tutaj na moim tym współczesnym woltomierzu pokazuje mi troszkę ponad 90. 150, tutaj mam 134. Schodzę znowu do 70 V na tym woltomierzu i mam 69,70 na tym drugim. No i znowu mamy te 70 V tutaj i 69, teraz nawet 72 tutaj, 69, 68, czyli tutaj te wskazania się dość fajnie pokrywają. Doszliśmy do 100 V, tutaj mamy 92, to się zaczyna rozjeżdżać. Walizeczka wskazuje 100 V, tak naprawdę jest 92, 93. Walizeczka wskazuje 150, tutaj mamy 130. Jak zawsze bardzo Wam dziękuję za ten kolejny przegląd. Myślę, że całkiem ciekawego starego urządzenia. Tematyka może trochę nietypowa jak na ten kanał, ale jednak te stare urządzenia pomiarowe również będą się tutaj pojawiały. Mam wielką nadzieję, że uda mi się też pokazać i obejrzeć tutaj starszą wersję tej walizeczki. Też jest nowsza wersja z lat 70. Również chciałbym ją tutaj obejrzeć. Wiem, że troszeczkę konstrukcyjnie się różni. Na pewno będę chciał tutaj obejrzeć też tę walizeczkę bardziej rozbudowaną z dodatkowym watomierzem i oddzielnym przekładnikiem prądowym, o której trochę poczytaliśmy w katalogu mierników przenośnych. Poczytaliśmy sobie też trochę o budowie i zasadzie działania tej walizeczki. Obejrzeliśmy działanie chyba w miarę sprawnego amperomierza i obejrzeliśmy, jak wygląda woltomierz w tej walizce, który początkowo był kompletnie niesprawny, w ogóle nic tutaj się z nim nie działo. Natomiast i to mnie bardzo cieszy, udało się chyba zdiagnozować przyczynę tego, że ten woltomierz nie działał. Nie udało się tego całkowicie naprawić, tak jak widzieliście, ale udało nam się jeden z tych wadliwych elementów na razie przynajmniej obejść do tego stopnia, że ten woltomierz coś tam pokazuje, aczkolwiek nie można tego traktować jako wiarygodne wskazania, chociaż one w niektórych przypadkach były dosyć zbliżone do tych wskazań, które udało się potwierdzić współczesnym woltomierzem. No ale pamiętajmy, to co już powtarzałem, to jest zabytek techniki. I na tym kanale przede wszystkim chodziło o to, żeby obejrzeć, jak taka walizeczka jest zbudowana, a to, że udało się ją częściowo przywrócić do życia, to też jest fajne. I myślę, tak jak już mówiłem, że nie jest to przypadek beznadziejny i uda się także ten woltomierz
jeszcze na tyle naprawić, że będzie on rzeczywiście w miarę wiarygodnie pokazywał w miarę wiarygodne wskazania. I tutaj bardzo liczę na Wasze podpowiedzi, na Waszą pomoc, jak można tej sytuacji zaradzić. Z tym, że oczywiście od razu zaznaczam, że nie chciałbym zmieniać konstrukcji tej walizeczki, chciałbym, żeby ona pozostała we w miarę oryginalnym stanie, to znaczy nie chciałbym tutaj wszystkich tych elementów wymieniać na jakieś współczesne. I to chyba wszystko w tym dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Jeszcze raz powtarzam, bardzo się cieszę, że ze wszystkich podpowiedzi, informacji, które przydadzą się do zreperowania tej walizeczki. A w następnych nagraniach wracamy, jak to na tym kanale najczęściej bywa, do kolejnych starych odkurzaczy, suszarek do włosów i innych tego typu urządzeń. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia, do następnego razu.